Prezydent RP Andrzej Duda gościł w Kępnie na zaproszenie burmistrza Piotra Psikusa. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kuchnię przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje. Trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na gotło. Należy też w coś wierzyć i ufać. To, jak podkreślali gospodarze, pierwsza od 1925 roku wizyta głowy państwa w tym mieście. Wtedy to do Kępna przyjechał prezydent Stanisław Wojciechowski. Prezydenta Andrzeja Dudę w progach ratusza powitał burmistrz, później odbyło się spotkanie z samorządowcami i urzędnikami, spotkanie w cztery oczy z burmistrzem, a także otwarte spotkanie z mieszkańcami Kępna. Oczywiście przez dzieci przywitany prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy dumni z tego, że możemy gościć pana w Kępnie. To dla nas wielki honor i zaszczyt. Panie prezydencie, jest pan w mieście, który jest stolicą powiatu o najniższym bezrobociu Wielkopolsce, o jednym najniższym bezrobociu w kraju. Jest to pana obecność, to dla nas olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie. Panie prezydencie, szanowni państwo, pan prezydent jest głową blisko 40-milionowego narodu, a przyjechał do naszej lokalnej społeczności, do 25-tysięcznych mieszkańców miasta i gminy Kępno. Za to, panie prezydencie, serdecznie dziękujemy. Prezydent Duda w przemówieniu przypomniał o wkładzie Wielkopolan w historię Polski, chwalił także ich rzetelne podejście do gospodarki oraz wielkopolski porządek. Chcę bardzo mocno podkreślić to, co mnie się zawsze w Wielkopolsce, także tutaj w Kępnie, jak się spojrzy na miasto, niezwykle podoba. Wielkopolska i Kępno są bardzo uporządkowane, są czyste, są porządne, zadbane, schludne. To jest taka cecha, która jest bardzo dla Wielkopolski charakterystyczna. Ja często o tym mówię, ja to podkreślam, bo to jest niezwykle ważne. Bo to właśnie, że wszystko jest zadbane, że jest posprzątane, że wszystko wygląda elegancko, to nie jest zasługa tego, że tylko i wyłącznie władze miejskie dobrze działają, że w związku z tym władze miejskie dbają o to, żeby było posprzątane. Nie. To jest zasługa mieszkańców, bo to oni dbają o to, żeby ich obejście, żeby ich otoczenie było czyste i żeby dobrze wyglądało. I dla mnie to jest element niezwykle ważny, który chciałbym, żeby na całą Polskę promieniował. Bo dla mnie to jest taki wielki element solidaryzmu, że wszyscy o to dbamy. I że nawet jeżeli będzie tak, że sąsiad z jakichś przyczyn nie mógł, to ja pójdę i sprzątnę też u niego. Po to, żebyśmy mieli czysto. Nie żebym ja miał czysto, żebyśmy mieli czysto. To jest właśnie ten element solidarności, takiego, ja bym powiedział, tak, solidarnego Kępna, ale ja bym chciał, żeby to był element naszego solidarnego państwa. Ja bym chciał, żebyśmy wszyscy w Polsce zarażali się nawzajem taką postawą. Jest to niezmiernie ważne. Ja państwu, Wielkopolanom, ogromnie tego gratuluję, bo to tutaj jest. Tego tutaj nie trzeba wprowadzać. Jesteście wrośnięci w tą ziemię, niezależnie od tego, jak wiały wiatry historii, mieszkaliście tutaj i budowaliście swój dobrobyt. I budujecie go z sukcesem nadal, bo to, co przed momentem powiedział pan burmistrz, że bezrobocie w zasadzie nie występuje tutaj w Kępnie. To jest wasz ogromny sukces, właśnie wasz. Bo to nie jest zasługa polskiego państwa, to jest zasługa lokalnej przedsiębiorczości, pomysłowości i odwadze mieszkańców Kępna i okolic, Wielkopolan. Że potraficie wziąć sprawy w swoje ręce, że potraficie zaryzykować, uruchomić biznes, zainwestować,
dać pracę innym, swoim sąsiadom, czy po prostu ludziom, którzy tej pracy szukają, bo chcą utrzymać rodziny. Mam nadzieję, że Rzeczpospolita będzie was w tym teraz wspierała, że program na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, program pana premiera Morawieckiego, program obecnego rządu, który właśnie dąży do zrównoważonego rozwoju Polski, który dąży do tego, żeby była wspierana ta drobna i średnia przedsiębiorczość, żeby był wykorzystany potencjał wielkich polskich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim, żebyśmy realizowali plan reindustrializacji kraju, to znaczy tworzenia w Polsce solidnego, nowoczesnego przemysłu, że jego realizacja będzie widoczna także dla was tutaj, że także wasi lokalni przedsiębiorcy odczują wsparcie i pozytywy płynące z tego programu, z szerszych możliwości korzystania z akcji kredytowej po to, żeby inwestować, rozwijać firmy, unowocześniać, wprowadzać nowe technologie. Wiem, że tutejsi przedsiębiorcy się tego nie boją i królujący tutaj przemysł meblarski należy do najnowocześniejszych na świecie. Z całego serca wam tego gratuluję. Nie zabrakło także odniesień do bieżącej sytuacji politycznej. Prezydent przypomniał o swojej inicjatywie referendalnej. Ogłosiłem, że będę chciał, aby zostało przeprowadzone referendum konsultacyjne w sprawie nowej konstytucji, w sprawie kierunków rozwojowych. Bo uważam, że obecna konstytucja, mając 20 lat, a będąc konstytucją z roku 1997, czyli zaledwie 7 lat po pierwszych półwolnych wyborach w roku 1989, 8 lat, ale 30 lat mają, przecież minęło od tamtego czasu, że ona zasługuje na to, żeby wprowadzić lepsze rozwiązania, że ona zasługuje także na to, żeby spojrzeć na nią i krytycznie w wielu punktach, bo są punkty, w których jest dobra, ale są również takie punkty, w których ma bardzo poważne niedostatki. Jak choćby to, co na każdym kroku podkreślam, że nie uchroniła ona nas przed podwyższeniem wieku emerytalnego głosami zwykłej większości parlamentarnej. Coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Z tego trzeba wyciągać wnioski, dlatego chciałbym, żebyśmy prowadzili taką debatę konstytucyjną. Dlatego chciałbym spotkać się z różnymi reprezentatywnymi środowiskami i z nimi właśnie dyskutować o tym, w jakim kierunku powinny pójść zmiany ustrojowe w naszym kraju. W jakim kierunku powinna podążać w sensie ustrojowym przyszła konstytucja. Po przemówieniach prezydent długo rozmawiał z mieszkańcami Kępna, którzy przyjęli go licznie i radośnie. Słychać było nawet 100 lat. Po godzinie 18 Andrzej Duda odjechał do Ostrzeszowa. Cały świat. Może być tak. I żyję, i żyję, i żyję się dobrze.